Siemanko. Chciałbym pokazać pewną ciekawostkę. Świeża paczka. No i tak, Hejka Siemka do mnie też właśnie trafiła. Świeża paczka od Krzysztofa, który prowadzi kanał Pseudobudowlaniec. A więc co? Idziemy do paczkomatu, zobaczymy, co tam przyszło w paczce od Krzysztofa. No i tak, ja już przy paczkomacie. Zobaczymy, co tam od Krzyśka przyszło. Paczka gotowa do odbioru. Otwieramy skrzynkę zdalnie. Pyk. No, ale emocje. Otwieram skrzynkę. Cyk, tam się otworzyło. Pięknie. O. Paczka wciśnięta, stał sił. Zamykamy. I co? Idziemy z paczuchą na warsztat. I otwieramy. Zobaczymy, co w środku. Super. Wielkie dzięki, Krzysiu. Już na wstępie. No i tak, paczucha już na warsztacie. A, także wkrótce unboxing. przy okazji Fabi, diody odstawione dla Ciebie, tak chciałeś. No co, ale nie o tym. Tak, paczucha jest na warsztacie. Jeszcze raz wielkie dzięki, Krzysiu. Pewno podziękuję jeszcze nie raz. A więc co, zabierzemy się za otwieranie paczki. Kamera już na statywie. No i co, standardowo tak to już u Flaminga bywa. Tutaj jest Flaming, Hejka Siemka. Paczka dotarła. Jest nóż do otwierania paczek. Jeden wyjątkowy nóż do otwierania paczek na kanale Flaming Recycling, który oczywiście dostałem od Dariusza. Pozdro Saracen. I co? Zabieramy się za otwieranie paczuchy. Bo na Flamingowym kanale paczuchy otwieramy na żywo. Także zobaczymy, co będzie w środku. Paczka dotarła, paczka otworzona, nożyk na bok, otwieramy i do paczki damy tak, folia na bok, tyk, Flaming aż tu wpadł do paczki, no nic, folia na bok. Co my tu mamy? Mamy toster, piekacz, zławiak zwał. Jest AGD. Mamy tu kolejny. Coś to ciężkie jest. I stare jakieś coś. Też wygląda na jakiś kurczę piekarz. Co to kurczę jest? Ciekawa rzecz, ciężka. Dobrze, wywalamy na bok. Co tu mamy? Kolejny opiekacz. Tutaj jakaś krajalnica. No, ciekawie. Dobrze, pudło na bok, fanty na wierzch. Oglądamy. No i mamy nasze fanty. Jeszcze raz wielkie dzięki, Krzysiu. Będą dzięki Tobie demontaże, będą kolejne odcinki. Są kabelki, będzie miedziucha. To taka krajalnica. Krajalnicy jeszcze nie demontowałem. Także spoko, wielkie dzięki. I co tu? No i co to jest za urządzenie? Tego jestem kurczę ciekaw. To Krzysztof przysłał. A jest tak. Ala gofrownica, zwał jak zwał. Ale jest amelinium. Subcio. Bardzo się cieszę. No i tak, fanty muszą stać cierpliwie w kolejce, tak zresztą wiecie, czekają tutaj na demontaż fanty od Marcina, czekają na demontaż fanty od Krzyśka 407, tak, no i od teraz od Krzysztofa, oczywiście pseudobudowlańca, no i tak wpadajcie też na kanał Pseudobudowlaniec, jeszcze raz wielki dzięki, Krzysztof, za tą paczuchę. U mnie to na pewno się nie zmarnuje, to się zdemontuje. Krzysztof do mnie już pisał, jak byłem jeszcze w pracy w Hiszpanii, także przyszła to pora, przyszła paczka, także super, bardzo się cieszę. No i co, Majkani, wypatrujcie kolejnych demontaży, to oczywiście trafia do kolejeczki, także troszeczkę to potrwa,
ale odcinki będą. No i co? No standardowo, jak się podobało, zapraszam do łapkowania w górę. Jak nie, to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam i do subskrypcji kanału Pseudobudowlaniec. Klikając tutaj ten tą ikonkę tego pseudobudowlańca. Dzięki Krzysiu. Do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga. I na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hej, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz wielkie dzięki, Krzysiu.